2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu. Ze studia radia 2OOFM w Beirut wita Was Aleksandra Błaszkowska, a towarzyszy mi w studio Mariusz Szudziński za konsolą. Zapraszamy na audycję zrealizowaną wspólnie. Mamy dziś słoneczną sobotę, 17 maja 2014 roku. Jesień już się u nas kończy, ale ostatnio pogoda znów letnia, ciepło i słonecznie. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 w paśmie 98.5 FM. Można nas też słuchać w internecie o dowolnej porze na naszej stronie internetowej. Podaję adres www.pl2000fm.blogspot.com.au. Znajdziecie tam informacje, felietony, liczne fotogalerie, a także już ponad 200 audycji archiwalnych. Mamy też naszą stronę na YouTube, adres pl2000fm oraz jesteśmy na Facebooku Radio 2000 FM z Sydney. Oto numer telefonu do studia, który będzie czynny zaraz po zakończeniu audycji przez 15 minut. 97 15 54 11 oraz numer faksu, na który należy do piątku przysyłać ogłoszenia lokalne. 97 15 54 33. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Na początku zapraszamy na wywiad z panią konsul Reginą Jurkowską o tym, jak należy w Australii głosować na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Następnie usłyszymy sprawozdanie z Akademii Trzeciomajowej, która w zeszłym tygodniu odbyła się w klubie polskim Ashfield. Trochę po godzinie 12 Beata Rumianek przekaże nam wiadomości ze świata. Po wiadomościach zapoznamy się z drastycznymi cięciami w australijskim budżecie, jakie mimo przedwyborczych obietnic wprowadził rząd premiera Tony'ego Abbotta. Następnie pani Anna Wołoszyn z Polski przekaże nam swoje wrażenia na temat premiery nowego filmu Powstanie Warszawskie. I na koniec nadamy rozmowę z pisarką i dziennikarką Haliną Czernuszyn-Robinson, która przed laty była jedną z założycielek radia 2OOFM. Zapraszamy zatem do spędzenia z nami kolejnych 87 minut. I już piosenka na dzień dobry, Przytul mnie życie, śpiewają Krzysztof Krawczyk i Andrzej Piaseczny. A tak na marginesie jest to piosenka z serdecznymi życzeniami dla naszych wszystkich wiernych słuchaczy. Za krótki dzień, za mało słów, litości czas oszczędza już, a z każdym krokiem mam większy smak na życie. Nie umiem załamywać rąk, że już przeszło coś, bo tyle jeszcze w nas wciąż czeka na odkrycie. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu, widzę odbicie w swoich oczach. I nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Za krótki dzień, za mało słów, i pewnie tak zostanie już. Co z tego mówię ci, już godzin tych nie liczę.
moje życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie w swoich oczach ty i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie w swoich oczach ty i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. I nikt nie powie, lepiej było mogło być. Maja odbywają się w Polsce i wszystkich zamieszkałych przez Polonię miejscach na świecie wybory do Parlamentu Europejskiego. O tym, jak możemy głosować w Australii, w rozmowie z Beatą Rumianek informuje konsul generalny RP pani Regina Jurkowska. 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej po raz kolejny wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja, czyli już w następną niedzielę. Z tej okazji witam na naszej antenie panią konsul Reginę Jurkowską. Dzień dobry, witam na naszej antenie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Pani konsul, czy my, Polacy mieszkający za granicą, możemy brać w tych wyborach, udział w tych wyborach parlamentarnych? Tak, jak najbardziej. Przyjmujemy ciągle zgłoszenia, ponieważ żeby wziąć udział w wyborach należy wcześniej zapisać się na listę wyborców. Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać poprzez stronę konsulatu czy poprzez internet. Można mailowo, telefonicznie, także szereg form, wszystkie właściwe dostępne sposoby zarejestrowania są uruchomione. Ciągle przyjmujemy zgłoszenia, także zachęcam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, aby zapisały się do spisu wyborców. Wszystkie informacje są ogłoszone na stronie konsulatu na pierwszym miejscu i szczegółowe kroki, które należy wykonać, też całe instrukcje znajdują się w internecie. Zgłoszenia można dokonać do 22 maja, także jest jeszcze dokładnie tydzień, kiedy można się zapisać. Po 22 maja już nie będzie można się zgłosić. Tak samo jak możliwość głosowania korespondencyjnego, już ten termin upłynął 12 maja. Kilkadziesiąt osób skorzystało z tej formy, z możliwości głosowania korespondencyjnego. Te osoby otrzymały już pakiety do głosowania. Teraz czekamy na odesłanie głosów oddanych tą drogą. Także serdecznie zachęcam do udziału w wyborach, do zarejestrowania się. Przypominam, do 22 maja, a 25 maja zapraszam osoby, które osobiście zechcą się wybrać do konsulatu, żeby oddać swój głos. Komisja wyborcza będzie od godziny 7 do 21. Można przyjść do konsulatu. Od 7 rano już? Od 7 rano do 21, tak. Na czym polegają zgłoszenia? To znaczy, wspomniała pani konsul, że możemy znaleźć je na stronie internetu. I czy to trzeba jakiś formularz wypełnić? Tak, trzeba podać swoje dane, numer paszportu, ponieważ trzeba posiadać ważny paszport polski, imię, nazwisko całe i te informacje w systemie są przetwarzane. To się wszystko właściwie półautomatycznie dzieje, także podstawowe informacje tylko trzeba podać w
formularzu potrzebne do zarejestrowania: obywatelstwo, typ głosowania, czyli korespondencyjnie, osobiście, ale w tej chwili już tylko osobiście, imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL, numer paszportu, data ważności paszportu i miejsce wydania paszportu, adres zamieszkania za granicą i adres zamieszkania w Polsce, jeśli ktoś ma taki. Jeśli nie ma, to jest też możliwość zaznaczenia, że nie posiada stałego zameldowania w Polsce, tylko adres zagraniczny. Numer PESEL gdzie można znaleźć? W paszporcie. Jeśli ktoś nie pamięta, to w paszporcie jest. Ilu wybieramy kandydatów? Ilu wybieramy europosłów może najpierw? Polska wybiera 51 posłów, natomiast wyborcy, którzy głosują za granicą, swój głos oddają w okręgu wyborczym numer 4, co oznacza Warszawę. I w tym okręgu wyborczym każda osoba głosująca otrzyma 12 list. Każda z list reprezentuje oddzielne ugrupowanie polityczne, oddzielną partię i głos musimy oddać, co jest ważne, tylko na jedną z osób. Na jedną z osób. Na każdej liście jest 10 osób, a my tylko na jedną i tylko jedną listę, z jednej listy. Aha, czyli my tutaj głosujemy tylko na jedną osobę. Tak, tak. Wszyscy w Polsce głosują na jedną osobę. My spośród tych 120 osób, które dostaniemy, tyle nazwisk dostaniemy w sumie, wybieramy jedną osobę. I postawiony krzyżyk przy większej liczbie osób niż jedna sprawi, że głos będzie nieważny. Także najważniejsza sprawa, tylko jedną osobę. Czyli jak to się odbywa? Bo Polska ma 51 europosłów. Tak, tak. To jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego kraju. Te wyliczenia są bardzo precyzyjnie zrobione. Polska ma 51 kandydatów, tak. Ale możemy głosować tylko na jednego. Tak, ponieważ w całej Polsce osoby głosujące za granicą oddają swój głos w okręgu numer 4. Tak jak mówię, w skład tego okręgu wchodzi Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego. Natomiast cała Polska, okręgi wyborcze w Polsce, jest 13 okręgów wyborczych w Polsce. Spośród tych wszystkich okręgów będą wybierane osoby. W sumie z całej Polski będzie 51 osób otrzyma mandat do Parlamentu Europejskiego. W takim razie zachęcamy wszystkich z Państwa, którzy mają polskie, ważne polskie paszporty. To musi być ważny paszport, tak? Ważny polski paszport i ukończone 18 lat w dniu głosowania. Czyli zachęcamy wszystkich Państwa, naszych słuchaczy, którzy mają ważne polskie paszporty, 25 maja, ale najpierw trzeba się zarejestrować. Tak, do 22 maja. Pani konsul, bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Mam nadzieję, że przybędziemy licznie. Tak, też mam taką nadzieję. Do zobaczenia 25. Dziękuję. Dziękuję, żebyśmy mogli wybrać jak najwłaściwsze osoby, żeby nas reprezentowały w Parlamencie Europejskim. Dokładnie tak, żeby reprezentowały nas, a jednocześnie żeby prezentowały mądry głos Polski na arenie europejskiej. Tego sobie wszyscy życzymy. Dziękuję bardzo jeszcze raz i... Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Skrzyżowały się drogi, poplątały nam losy. Troska sączy się w serce, jak mrok. Zaciskamy wciąż pasy, naciaśniejszy niedosyt, by odnaleźć zgubiony gdzieś krok. Przechodzimy przez lata, jakby obcy dla siebie, jakby sobie na przekór, na złość, jakby słów zatrzymanych, zagniewanych oniemień, już doprawdy nie było nam dość. Jeszcze będzie ten świat nam w ramiona się kładł, choć niełatwo jest szczęście dogonić. Jeszcze drogą w
wśród gwiazd zajaśnieje nam blask ludzkich marzeń za życia spełnionych. Życie tętni nadzieją, zamiast stworzenia, kolorowy dookoła, jest świat, potrafimy go dostrzec, potrafimy go zmieniać, tylko czasem nie wiemy już jak, nasza mądrość jest jest sprawą, żeby śmiać się nie zawsze do łez. Trzeba szukać przyjaźni, do siebie się garnąć, chociaż życie jest takie jak jest. Jeszcze będzie ten świat nam w ramiona się kładł, choć niełatwo jest szczęście dogonić. Jeszcze drogą wśród gwiazd zajaśnieje nam blask ludzkich marzeń za życia spełnionych. Na Akademii z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Akademią w Klubie Polskim Ashfield organizowała macierz szkolna, jednocześnie zostały rozdane nagrody pieniężne ufundowane przez drucha Witolda Szupryczyńskiego dla wyróżniających się w nauce i działalności polonijnej najmłodszych przedstawicieli sydneyjskiej Polonii. Z przyjemnością zawiadamiamy, że jedną z nagród otrzymał pracujący w naszym radiu Bartosz Ciubiński. Oto sprawozdanie z uroczystości, a w jednej z kolejnych audycji nadamy wywiad z panią Elżbietą Cesarską, która od lat organizuje uroczyste przedstawienia z udziałem dzieci ze szkół polskich i zespołów tanecznych na tych właśnie akademiach.
Jestem w klubie polskim Warszwil, gdzie Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii zorganizowała uroczysty koncert z okazji Konstytucji 3 maja i 60-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Nowej Południowej Walii oraz 25-lecia Fundacji Kulturalnej imienia harcmistrza Witolda Szubryczyńskiego. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody stypendialne Fundacji Kulturalnej imienia harcmistrza Witolda Szubryczyńskiego dla dzieci i młodzieży za wyjątkowe wyniki w nauce języka polskiego i za podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej oraz za udział w życiu polonijnym w Australii. Just briefly, I would not all the time, but I would like to say in English for our honorary fest that we celebrate today, our national day, 3rd May, and also 60th anniversary of Polish occupation in New South Wales, and also 25th anniversary of the Szubryczyński Awards. I really warmly would like to welcome with us Mrs. Regina Rukowska, General Consul of Republic of Poland. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Thank you very much for the invitation. I warmly welcome everybody who could stay for this celebration. The anniversary of Polish education is a good moment for celebrating because we have time that we can celebrate a lot of anniversaries. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że 60-lecie polskiej macierzy szkolnej, polskiej edukacji w Australii to jest rzeczywiście bardzo doniosła, okrągła rocznica. I może jest to okazja do tego, aby wspomnieć tych ludzi, którzy na to pracowali, mieli wielki udział w tym, aby edukacja polska zaistniała przede wszystkim w Australii i aby tak dobrze prosperowała do dzisiaj. Bo po wielu trudności jednak sytuacja szkolnictwa polskiego za granicą w Australii naprawdę ma się bardzo dobrze w porównaniu z innymi miejscami na świecie, gdzie również nauczany jest język polski. Na pewno to się nie obeszło bez zaangażowania, wysiłku i trudu wielu osób, żeby do takiej sytuacji, do takiego stanu doprowadzić. Także wszystkie osoby, które z tego mogą skorzystać, naprawdę powinny to docenić. A do skorzystania zachęcam wszystkich. Wszyscy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, żeby jak najwięcej osób posłało swoje dzieci do tych szkół. Czasami trzeba zrezygnować z jakiejś przyjemności, czy nawet odpoczynku, żeby czy dopilnować odrobienie lekcji przez dzieci, czy wysłać dzieci do szkoły, czy zawieźć je, zaprowadzić. Natomiast to po iluś latach ta inwestycja może, czy się zwróci, różnie to można interpretować, ale na pewno osoby te młode zyskują dodatkowy potencjał, który już nie mogą wykorzystać. Na pewno im się to przyda. Polska jest daleko stąd, nie jest to malutki kraj, jest znany, gospodarczo bardzo dobrze się rozwija. Być może te relacje mimo odległości geograficznej będą coraz bliższe i takie osoby, które będą znały Polskę, język polski, mają duże szanse, żeby więcej zrobić dla swojego kraju, dla dwóch krajów. A mieszkając tutaj, mogą również połączyć interesy Polski i Australii. Przede wszystkim życzę, gratuluję i dziękuję za uwagę.
Magdalena Freshfield. Is it a trustee, chair of the Norman Summit of Research Boston Interlanguage School? Trustee Prima Powell, vice president of the New South Wales Federation for Interlanguage School, and also principal of Tamil Studies Center in Homebush. Pani Marcia Nowak, chair of the Polish Innovation. Lucy Pais, president of the Polish Innovation New South Wales. Mrs. Małgorzata Krawkowska, representing Polish Council of Polish Organization in Australia. Mrs. Barbara Konkolowicz, who is the president of the Polish Graduated in New South Wales. I would like to welcome with us also Christina Tyran, who is the president of the Association Polish Organization in Tabramat. We've also brought with us many, many honorary guests, teachers, representation of the beautiful schools from New South Wales, Ashfield, Marion, Randwick, North Wright, Liverpool, and also a representative from Wollongong in Newcastle, unfortunately, can't be with us, but they are with us. Mam przyjemność przedstawić Państwu laureatów tegorocznego konkursu stypendialnego Fundacji Kulturalnej imienia Kacmistrza Bartosza Kuczyńskiego. W tym roku powiernicy przyznali 6 nagród. Pierwszą laureatką jest pani Monika Śmietanka z Koszyka. Pani Monika Śmietanka dostanie nagrodę za naukę na języka polskiego i uczestnictwo w zespole tanecznym Larkoni w wielu polskich imprezach, jak Pola, Festiwal Kościuszkowski, Festiwal Federation Square Melbourne, Polish Christmas Agarnikawa oraz prezentowanie polskich tańców na polu australijskim. Zakonnice, dzieci, młodzież,
harcerze, harcerki, kluby polskie, indywidualni sponsorzy, ludzie, którzy po prostu pomagają i chcą z nami być, bo bez nich byśmy nie mogli nic osiągnąć. I ja w tym momencie poproszę dzieci, żeby wzięły talerzyk, tam jest 60 bułeczek, 60 lat i się podzielimy, tak jak dzielimy się na Boże Narodzenie, dzielimy się chlebem. Teraz też się podzielimy chlebem i mam nadzieję, że każdy weźmie małą cząstkę i zje w imieniu 60 lat macierzy szkolnej. Dziękuję. Rozmawiam z Mają Bili, która otrzymała nagrodę imienia harcmistrza Witolda Szypryczyńskiego. Za co dostałaś nagrodę? Dostałam nagrodę, ponieważ w szkole teraz jestem w klasie maturalnym i z jednych moich przedmiotów jest History Extension, czyli historiografia. Mam temat o powstanie warszawskie i byłam teraz na świętach w Polsce na takie studiowanie. Byłam w Warszawie, byłam w tej Muzeum Powstanie Warszawskim. Byłam w szkole, nawet tam, w tym samym szkole, gdzie moja mama chodziła w Gliwicach i fajnie było. A jak to Muzeum Powstania Warszawskiego? Podobno jest świetne. Bardzo świetne, bardzo nowoczesne. Chodzisz do środka i są takie telefony, możesz rozmawiać z tymi ludźmi, którzy brały udział w powstanie i są wszędzie takie nowe, grają filmy. Jeszcze mają zbierać takie notatki codziennie, co się stało w powstaniu. Kartki, nawet mam taką małą galerię, gdzie jakiś artysta, który brał udział w powstaniu, ma wszystkie jego, nie zdjęcia, tylko na pokazu sztuki. No, bardzo, bardzo fajnie wszystko. A powiedz nam jeszcze, powiedz słuchaczom, na czym polega nagroda imienia harcmistrza Szypryczyńskiego. To są książki i... Książki i pieniądze. Pieniądze. Dużo pieniędzy? No, dużo. Cieszę się bardzo, gratuluję Ci, Maja. Dziękuję bardzo. Z powodzenia. Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Odcięte drogi, zalane mosty, osuwiska ziemi i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców bez prądu to efekt obfitych opadów deszczu na południu kraju. Stany alarmowe na rzekach zostały przekroczone w ponad 50 miejscach. Najgorzej jest w województwach podkarpackim, małopolskim i śląskim. Sytuacja na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku stabilizuje się. Niestety w dalszym ciągu przekroczone są stany alarmowe na 51 stacjach pomiarowych, poinformowała na antenie Telewizji Polskiej Izabela Laskowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dodała, że zmniejsza się liczba mieszkańców pozbawionych prądu, a ci, którzy zostali ewakuowani, niestety jeszcze nie powrócili do swoich domów. Ukraina chce przeprowadzić audyt w sprawie embarga na polską wieprzowinę i wołowinę, zapowiedział w piątek w Warszawie minister gospodarki i handlu Ukrainy Pawło Szeremeta. Ma on odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe zniesienie blokady na import polskiego mięsa. Na podstawie przeprowadzonego audytu decyzja ta o zniesieniu embarga może zostać podjęta. Jest to pewien proces, który musi się odbyć, powiedział Szeremeta po spotkaniu z wicepremierem Januszem Piechocińskim. We wtorek minister rolnictwa Ukrainy Ihor Szwajka zapowiedział, że Ukraina gotowa jest otworzyć rynek dla polskiej wieprzowiny. Uznał, że nie ma już podstaw do przedłużania embarga ogłoszonego go po wykryciu w Polsce wirusa ASF. Aż o połowę w ciągu niecałej dekady wzrosła liczba odwiedzających muzea. Modę kreuje Noc Muzeów, której tegoroczna edycja odbędzie się już dzisiaj, twierdzi Metro. Wszystko zaczęło się w 2003 roku w Poznaniu. Francuscy muzealnicy, z którymi współpracowaliśmy, mówili nam, że organizują u siebie taką noc z darmowym wstępem i że cieszy się ona popularnością. Postanowiliśmy więc spróbować, wspomina rzeczniczka Muzeum Narodowego w Poznaniu Aleksandra Sobocińska.
Wnuk komendanta Auschwitz-Birkenau, Rainer Höss, nawołuje do udziału w eurowyborach. Jego słowa mają na celu uświadomienie wyborcom rosnącej siły skrajnej prawicy w Europie, co stanowi według niego poważny powód do niepokoju. Akcję Never Forget to Vote, czyli Nigdy nie zapominaj o głosowaniu, zorganizowała Liga Młodych Szwedzkich Socjaldemokratów. Siatki bezpieczeństwa socjalnego w Europie zostały podarte i ludzie zostają w tyłu, pozostawieni sami sobie. Beznadzieja przychodzi pierwsza, później nienawiść. Nigdy nie jest odwrotnie, czytamy na stronie neverforgetvote.com. Prorosyjscy separatyści wycofali się z okupowanych budynków w Mariupolu na wschodzie Ukrainy, gdzie ulice od piątku rano kontrolują patrole złożone z milicji i pracowników lokalnych zakładów przemysłowych należących do najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa. Za dalszą bliską współpracą z Rosją, pomimo różnicy zdań w ocenie konfliktu na Ukrainie i rosyjskiej aneksji Krymu, opowiedziała się kanclerz Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bez wątpienia różnimy się zasadniczo w sprawie Ukrainy. Pomimo to jeszcze jestem przekonana, że powinniśmy kontynuować bliskie partnerstwo z Rosją w krótszej i dłuższej perspektywie, powiedziała Merkel. Zastrzegła, że warunkiem partnerstwa jest zachowanie minimum wspólnych wartości, co powinno się odzwierciedlać w konkretnych działaniach politycznych. W rozmowie z FAS Merkel ponownie skrytykowała aneksję Krymu jako naruszenie prawa międzynarodowego. Rosyjską politykę określiła mianem powrotu do myślenia w kategoriach stref wpływowych rodem z XIX stulecia. Literackie pogotowie ratunkowe będzie działać od czwartku w Bolonii, to w szczególnym miejscu – w aptece. Nieść będzie bezpłatna pomoc autorom, którzy nie mogą wymyślić zakończenia powieści, opowiadania bądź scenariusza lub przelać na papier swego pomysłu. Pomysłodawcą punktu pierwszej pomocy literackiej w aptece w centrum Bolonii jest pisarz i scenarzysta Michael Kogo, prowadzący od kilku lat zajęcia ze sztuki pisania. On i grupa jego studentów podzielą się teraz swymi doświadczeniami, wiedzą i warsztatem, by pomóc każdemu pisarzowi czy też kandydatowi na pisarza borykającemu się z kryzysem twórczym. Samochód, który będzie poruszał się po wybranych odcinkach dróg bez kierownicy, będzie można wypożyczyć w Szwecji już za 3 lata. Flota 100 takich aut trafi najpierw na ulicę Göteborga. Wystarczy wsiąść za kierownicę i ruszyć, naciskając guzik na kierownicy. Kierowca może zająć się lekturą gazety, wysyłaniem maili lub czymkolwiek innym. Nowe rozwiązanie Volvo ma docelowo podnieść poziom bezpieczeństwa i płynność ruchu. Wizja samochodu, który potrafi jeździć bez udziału kierowcy, pojawia się już od dawna, ale nie doczekała się dotąd realizacji. Göteborg będzie pierwszym miastem w świecie, w którym już za 3 lata to nowatorskie rozwiązanie będzie zastosowane. Już teraz zademonstrowano jeżdżące prototypy autonomicznych aut, które poruszają się wraz z innymi samochodami w ruchu miejskim, a nie tylko po zamkniętych odcinkach testowych. Cyfrowe drukowanie zaskakuje coraz bardziej. Dzięki drukarce 3D udało się odtworzyć z wyjątkową dokładnością szczególne właściwości skóry rekina. Mające naśladować rekinią skórę materiały były już wypróbowywane jako stroje pływackie, pokrycia samochodów wyścigowych, łodzi czy samolotów. Zwyczajowo nazywana niezabudką na Alasce jest kwiatem stanowym, wszędzie kojarzy się z wiosenną przyrodą. Co roku 15 maja obchodzimy jej święto – Dzień Polskiej Niezapominajki. Inicjatorem i pomysłodawcą niezapominajkowego święta był Andrzej Zalewski, niezapomniany redaktor radiowej Jedynki od lat 50. XX wieku, tworzący w radiu i telewizji programy o tematyce wiejskiej, rolniczej, ekologicznej i meteorologicznej. Od 1990 do czerwca 2011 prowadził program Eko Radio, nadawany właśnie na antenie radiowej Jedynki. Ponad 200 górników zginęło w katastrofie w kopalni w zachodniej Turcji, do której doszło we wtorek wieczorem. Największe wypadki górnicze w historii powodowane były przypadkami i eksplozjami, ale przyczyniały się do nich ludzkie zaniedbania. Liczba ofiar śmiertelnych wtorkowej katastrofy w kopalni węgla w Somie na zachodzie Turcji najprawdopodobniej nie przekroczy 302 osób, powiedział w piątek turecki minister energetyki Tander Yildiz i poinformował, że na dole pozostało nie więcej niż 18 ludzi. Agnieszka Radwańska zaskoczyła na korcie nietypowym strojem. Ubrana w kwiecistym stylu wystąpiła w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie, gdzie pokonała zawodniczkę gospodarzy Franceskę Schiavone. O kreacji jest już głośno na portalach internetowych. Jednym się podoba,
innym mniej. Polka nie jest jednak pierwszą zawodniczką, która sportową arenę traktuje czasem jak modowy wybieg. Na ekstrawagancję w postaci wytartych dżinsów już w latach 80. ubiegłego wieku pozwalał sobie André Agassi. Wybitny sportowiec nie stronił też od wymyślnych fryzur. W młodości często pojawiał się na korcie z pokaźnym irokezem lub w jasnych pasemkach. Nie od dziś wiadomo, że zemsta jest słodka. Jeden ze sklepów z czekoladą w zachodniej części Ukrainy oferuje słodką figurkę Władimira Putina odzianego w więzienne ubranie. Cały wykonany jest z czekolady. Jeśli macie ochotę odgryźć głowę, rękę lub stopę rosyjskiemu przywódcy, nie trzeba jechać do Moskwy i ryzykować pobyt w łagrze. Wystarczy odwiedzić ukraiński Lwów i kupić czekoladowego Putina zupełnie legalnie. Za przejście z islamu na chrześcijaństwo sąd w Sudanie skazał ciężarną kobietę. Ma zostać powieszona 2 lata po narodzinach dziecka. Przeciwko tej decyzji protestują zachodnie ambasady i organizacje obrony praw człowieka. Wezwały one władze w Sudanie do poszanowania prawa kobiet w ciąży do wyboru religii. Sudan jest krajem w większości muzułmańskim i obowiązuje tam prawo islamu. Daliśmy ci 3 dni na zmianę decyzji, ale nie nawróciłaś się na islam, dlatego skazuję cię na śmierć przez powieszenie, powiedział sędzia ogłaszając wyrok. Skazał również kobietę na 100 batów za cudzołóstwo, ponieważ jej małżeństwo z chrześcijaninem nie jest ważne. Tą smutną wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radio 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłej, podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road nr 2 tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. A teraz przedstawimy informacje na temat drastycznych cięć w australijskim budżecie. We wtorek wieczorem Joe Hockey, minister skarbu, przedstawił nowy budżet, który wzbudził sporo kontrowersji. Opinie są podzielone. Niektórzy uważają, że zmiany muszą być wprowadzone, aby polepszyć sytuację finansową Australii oraz że reformy, szczególnie infrastruktury, są niezbędne. Przeciwnicy natomiast stwierdzili, że budżet ten uderza w najbiedniejszych i to oni najbardziej odczują konsekwencje cięć finansowych. Cięcia budżetowe nie ominęły również publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Według niektórych komentatorów małe stacje etniczne, a jest ich około 100 w tym momencie, będą umierać powolną śmiercią i ostatecznie mogą być nawet zamknięte. Przypomnijmy, że w Australii działa około 380 społecznych stacji radiowych. Wiele z nich jest jedynym źródłem informacji dla mniejszości społecznych. Te stacje są w większości prowadzone przez wolontariuszy i mogą istnieć dzięki funduszom rządowym oraz sponsorom. Między innymi dofinansowanie SBS i ABC zostało zmniejszone o 1%, co w praktyce oznacza, że rząd zaoszczędzi około 43 miliony dolarów w ciągu 4 lat.
Również odrzucono projekt, który miał być prowadzony przez ABC, tak zwane Australia Network. Był to 10-letni kontrakt warty 250 milionów dolarów. Australian Network to stacja, która miała nadawać programy do 46 krajów Azji i Pacyfiku, m.in. Papy Nowej Gwinei, Indii oraz Wysp Salomona. Chociaż cięcia budżetowe tych dwóch stacji nie są aż tak drastyczne, jak zakładał rząd jeszcze miesiąc temu, to na pewno będą one odczuwalne dla tych dwóch stacji. Mark Scott, dyrektor ABC, w odpowiedzi na reformy przyznał, że Tony Abbott nie dotrzymał swoich obietnic, które oczywiście przedstawiał w czasie kampanii przedwyborczej w 2013 roku. Według Tony'ego Abbotta ABC i SBS nie miały być dotknięte żadnymi cięciami finansowymi. Już niektóre media nazywają obecnego premiera Pinokiem, ponieważ skłamał wyborcom. Również likwidacja Australian Network wydaje się być co najmniej dziwną decyzją rządową i nie wpłynie pozytywnie na relacje z sąsiednimi państwami, bo przecież stacje radiowe czy telewizyjne są narzędziem dyplomatycznym i powinny być wykorzystywane w budowaniu relacji z innymi krajami. Tak powiedział Mark Scott. Minister komunikacji natomiast, Malcolm Turnbull, powiedział, że cięcia są potrzebne i jest to na pewno sposób, jak to określił, na łatanie budżetu rządowego. Dodał również, że rząd jest przekonany, że dziennikarze potrafią działać w sposób efektywny i że są w stanie poprawić swoją skuteczność. Rząd uważa również, że Australian Network nie spełniał swojego zadania jako reprezentanta interesów Australii w krajach Azji i Pacyfiku. Mark Scott przyznał, że cięcia finansowe będą miały wpływ na zmiany personalne w ABC i na pewno będą redukcje w zatrudnieniu oraz może nawet likwidacja niektórych serwisów. Rząd również zaoszczędził około 190 milionów dolarów, likwidując stacje, które miały promować wartości australijskie w Azji. SBC, które również odczuje reformy rządu, jest zaniepokojone faktem, że redukcje funduszy mogą mieć wpływ na serwisy językowe. Michelle Rowland, była minister do spraw komunikacji i wielokulturowości, stwierdziła, że radia lokalne, etniczne, pełnią bardzo ważną funkcję w integracji społeczności imigracyjnej. Są źródłem informacji i jednoczą mniejszości narodowe. Jakiekolwiek cięcia budżetowe będą krzywdzące dla tych społeczności. Również pani Rowland i Tony Burke, były minister finansów, założyli stronę internetową isupportcommunities.com, na której można umieszczać swoje komentarze oraz wysyłać wiadomości do Tony'ego Abbotta i może w ten sposób można wpłynąć na jego decyzję o wycofaniu się z redukcji finansowych dla społeczeństw wielokulturowych. Chicago to Rio and all London town, but no matter how far or how wide I roam, I still call Australia from their family and friends.
Sensacją ostatnich dni w Polsce był pokaz fabularyzowanego filmu dokumentalnego Powstanie Warszawskie, którego premiera odbyła się 9 maja tego roku. Jest to polski film fabularny przedstawiający autentyczne zdarzenia z Powstania Warszawskiego w 1944. Został zmontowany w całości ręcznie i komputerowo koloryzowanych kronik filmowych z sierpnia 1944 i wyprodukowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Beata Rumianek rozmawia na temat filmu z będącą na premierze panią Anną Wołoszyn z Polski. Po rozmowie piosenkę 44 śpiewa Lech Makowiecki z zespołem Zajazd. Powstanie warszawskie, jakie znamy, to czarno-białe, niewyraźne, nieme ujęcia. Do dziś. Film Powstanie Warszawskie, jak Państwo pewnie już słyszeli, miał swoją premierę w Polsce 9 maja, czyli w zeszły piątek. Zanim dotrze tutaj do nas do Australii, pewnie trochę potrwa, a tymczasem mam dla Państwa niespodziankę. Pani Ania Wołoszyn była na premierze, widziała, słyszała. Dzień dobry, witam Panią na naszej antenie. Dzień dobry Pani, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Aniu, to jest pierwszy film, który wykorzystuje fragmenty dokumentalnych filmów. Tak, film ten powstał w oparciu o zapisy kronik archiwalnych, które były kręcone za czasów tamtych wydarzeń. Ten film został oczywiście tutaj zmontowany z kilku tych kronik archiwalnych i tak naprawdę do tego została podłożona, mówiąc krótko, fabuła dwóch braci, którzy z kamerą kręcą i opowiadają o tych wydarzeniach na bieżąco. Ale to jest film fabularny. To znaczy, to trudno mówić, że jest to film fabularny. To jest film bardziej, film taki dokumentalny, natomiast lekko fabularyzowany z tego względu, że jakby narrator miał zamysł, aby z zewnątrz oddać emocje dwóch chłopców, którzy no, są tak naprawdę dziećmi i opowiadają tę historię Powstania Warszawskiego ze swojego punktu widzenia. Tak? Dostali kamerę, bardzo by chcieli pójść, wziąć czynny udział w powstaniu i starają się widzom przedstawić obraz Powstania Warszawskiego swoimi oczami. Oczywiście obraz ten Powstania Warszawskiego jest obrazem archiwalnym. Czyli ci chłopcy to są współcześni aktorzy, tak? Tak, chłopcy są współczesnymi aktorami. My ich nie widzimy, są to głosy studyjne, wiemy, że są to bracia. Natomiast my ich nie widzimy. Tylko i wyłącznie postaciami są postacie autentyczne, występujące w tym filmie, w tym materiale. Ale właśnie z kronik dokumentalnych. Tak, z kronik, tylko i wyłącznie z kronik dokumentalnych. Natomiast ten film też został zdubbingowany. Starano się odtworzyć z ruchu warg wypowiedzi osób, które w tym filmie pojawiają się, z tego względu, że w tamtych czasach były to filmy nieme, prawda? Nie było dźwięku. Także nie było tego naturalnego dźwięku, który miał miejsce w tle. Natomiast, znaczy oczywiście to zostało włożone masę pracy, żeby odtworzyć wypowiedzi ludzi z ulicy, z ruchu warg. Także tutaj mamy wplecione te wypowiedzi, natomiast to nie są tak, jakby pani chodziła z kamerą po ulicy i miała odgłosy żywej ulicy. O tak.
Rozumiem. A jak kolorystycznie? Kolorystycznie. No tutaj to trzeba przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione. Są ujęcia takie, ponieważ te kroniki były bardzo zniszczone, więc są ujęcia tak fantastyczne niektóre. Ten film został tak perfekcyjnie dopracowany, że naprawdę aż ciężko pomyśleć, że jest to film stary, archiwalny, który został zrekonstruowany i pokoloryzowany współcześnie. Także niektóre ujęcia są naprawdę fantastycznie. Czyli technika dopracowana do perfekcji. Tak, technicznie jest ten film zrobiony naprawdę perfekcyjnie. Zgadzam się z panią. I pierwszy na świecie w tym stylu. I w sumie tak, jest to pierwszy na świecie, który wykorzystuje tę techniką, aby przywrócić jakby żywotność, tak można by tak powiedzieć, tych filmów starych, tak? Możemy się, tak naprawdę film kręcony przeszło 70 lat temu, oglądając współcześnie, ma pani wrażenie, że ten film został jakby nakręcony w obecnych czasach, tak? Przy tej technice. Mówimy tutaj o stronie technicznej, a ogólnie pani wrażenie z filmu? Jak każdy film, ja myślę, że ten też wywołuje sporo emocji u każdego z nas i tutaj, bo jest to oczywiście moja taka subiektywna ocena i uważam, że każdy powinien ten film zobaczyć. Niemniej dla mnie pozostał jakiś taki niedosyt. Wydaje mi się, że ja się spodziewałam czegoś innego. Wiele mówiło się na temat tego filmu, który ukaże się w tym roku, tak, z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Również niebawem wejdzie na ekrany kolejny film, który opowiada o Powstaniu Warszawskim. Jest to Warszawa 44, tak, ale jest to film fabularny. Już jest fabuła tego filmu, nakręcony współcześnie. Natomiast na ten film myślę wszyscy czekaliśmy. Jest to film, który na pewno każdemu pokaże obraz zrujnowanej, naprawdę zniszczonej, zrównanej z ziemią martwej Warszawy, bo są zdjęcia drastyczne i tak naprawdę pokazuje masę osób cywilnych, które zginęły w tym powstaniu. Natomiast czy do końca zamysł jakby autora tego pomysłu był do końca trafiony? Trudno mi powiedzieć. No, ja bym osobiście zrezygnowała z tych dubbingów. One jakby troszeczkę dla mnie nie pasują do całego obrazu, który widzimy na ekranie. Mógłby pozostać tylko i wyłącznie ten obraz, który został odnowiony. Przepiękna muzyka w tle Bartosza Hajdeckiego i to powinno pozostać. Moim zdaniem autor mógłby zrezygnować z tych dialogów i ten obraz oglądałoby się zupełnie inaczej. Autor ma pani na myśli reżysera? Reżysera, oczywiście, tak, tak. Bo mówię, można, ale czy tak do końca? Te dialogi tak, no, nie pasują mi. Dialogi przede wszystkim studyjne, kiedy w dobie XXI wieku ma pani Dolby Stereo i te dialogi nie przystają do obrazu sprzed 70 lat, tak. I to się tak troszeczkę dla mnie jakby nie trzyma tutaj całości. Te taśmy są zniszczone, dlatego został podłożony głos do tych współczesnych. Natomiast myślę, że bardzo są różne opinie w internecie. Ja też czytałam bardzo skrajne, naprawdę wywołujące w ludziach. Natomiast ja myślę, że tutaj każdy powinien zobaczyć to i każdy powinien sobie sam dla siebie tak ten film wejść i go odebrać, jak było tak naprawdę 70 lat temu. Jest to wydarzenie, które wywołuje w tej chwili spore dyskusje w Polsce, na pewno pani wie, spore dyskusje. O tym się mówi w tej chwili już więcej niż mówiło się kiedyś, prawda? Tak. Ja też mówię, moja rodzina bardzo była zaangażowana osobiście w Powstaniu Warszawskim. Wiele z mojej rodziny osób zginęło
ciocia przeżyła, no niestety zmarła, a ona by była też najlepszym recenzentem tego filmu, no ale no niestety. Te osoby, które przeżyły to powstanie i jeszcze żyją, to naprawdę myślę, że najlepszymi recenzentami. Nam jest ciężko oceniać, no już nie mówię o młodzieży, dla której to jest w ogóle historia, tak? Jesteśmy pokoleniem, no tym średnim, więc jeszcze możemy coś powiedzieć na ten temat, bo czegoś innego uczono nas w szkole, co innego w tej chwili się mówi. Czyli... Ciekawe, że my to powstanie poznajemy, odkrywamy na nowo teraz. Moja ciocia była 16-letnią dziewczynką, sanitariuszką wtedy, tak? Więc to były dzieci, tak jak pani mówi, tak naprawdę to były dzieci, które brały udział w powstaniu. Natomiast sam film, sam obraz Warszawy, sam obraz ludzi, którzy w tym mieście żyją, codzienność, ponieważ nie mamy pokazanych w filmie scen batalistycznych, tak? Nie ma, to jest to codzienne życie ludzi. Nie widzimy walk zbrojnych na ulicach Warszawy. Także myślę, że dobrze byłoby, aby każdy ten obraz zobaczył, tak? Bo mówię, to jest, dla nas jest to historia, jest to bardzo ważne. Wiele filmów, jak pani na pewno sama wie, fabularnych powstało o powstaniu warszawskim. Natomiast ten jest filmem dokumentalnym i go na pewno ten film inaczej się odbiera, aniżeli film dokumentalny, bo w filmie dokumentalnym to wiemy, no tak, okej, są sceny, kiedy ludzie giną, ale to jest film, wiemy o tym, prawda? Natomiast inaczej ogląda się, jeżeli jest to film dokumentalny, gdzie tak naprawdę są zapisy tych wydarzeń na żywo. Pani Aniu, dziękuję pani bardzo za rozmowę. Ten film na pewno do nas dotrze tutaj do Australii za jakiś czas, a tymczasem mamy trochę przedsmak. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani również, pozdrawiam państwa serdecznie, dziękuję za rozmowę, do widzenia. Do widzenia. Na tej nocy nie zapomnę. Zbudził mnie nad ranem własny krzyk. Serce biło jak szalone, takiej ciszy nie usłyszy nikt. Tamtej nocy już nie spałem. Sen koszmarny wracał, wracał strach. Wielki ogień nad Warszawą i walący się na głowę dach. Czy było jak w mśnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Czy było jak w mym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Oni żyją wciąż. Pożyją w nas. Um bezbronny, zanim czołgi, trupie czaszki i sukienek biel. Słońce w oczy, łza się toczy, ten ostatni pocisk trafi w cel. Garść nabojów po harcerzu padł przed chwilą niepotrzebnemu. Barykada cała w ogniu, smród kanałów kradnie resztki tchu. Czy było jak w mym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Czy było jak w mym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Oni żyją wciąż, oni żyją w nas. Czy było jak w mym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Czy było jak w mym śnie? Wiedzą tylko oni, Bóg to wie, choć w 44 stanął czas. Żyją wciąż, bo żyją w nas. Żyją wciąż. Oni żyją w nas. Oni żyją wciąż. Bo żyją w nas. Oni żyją wciąż. Oni żyją.
Dziennikarka i pisarka Halina Czernuszyn-Robinson przed laty była jedną z założycielek do dziś dobrze prosperującego naszego radia Tu Triple OFM. Obecna na Akademii Trzeciomajowej w Ashfield rozmawia z Beatą Rumianek, a także o swojej działalności społecznej w australijskim środowisku. Patriotyczne piosenki w nowych aranżach towarzyszące rozmowie śpiewa Ola Turkiewicz. Od Krakowa bitą drogą do Warszawy wróci. Co za staniem resztkę wroga, całe w Wisłę wrzuci. Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz Polonia, na uroczystościach z okazji 3 maja w Klubie Polskim w Ashfield spotykam kogo? Panią Halinę Czernuszyn. Dzień dobry. No, ja już bardzo dawno nie nazywam się Czernuszyn, nazywam się Halina Robinson, ale to jest ta sama osoba. Ale my panią, panie, my ta pamiętamy jako Halinę Czernuszyn i dlatego... No, to różnie, różnie bywa. Pani Halino, piękna uroczystość. Bardzo, bardzo piękna uroczystość. Ja byłam wczoraj na uroczystości trzeciomajowej urządzanej przez konsulat. Na co zupełnie co innego. I podobno też było bardzo uroczyście. Było bardzo uroczyście, ale zupełnie inaczej. Ja tutaj to ja jestem w domu. Te dzieci, wie pani, czasami tak się zastanawiam, czy my, Polonia Australijska, potrafimy utrzymać polskość w trzecim, czwartym pokoleniu, tak jak na przykład emigracja na wschodzie. Moim zdaniem to, do jakiego stopnia się utrzymuje polskość, jednak bardzo zależy od domu rodzinnego. Żadna szkoła nie pomoże, jeżeli w domu się pewnych rzeczy nie przestrzega. Ale ja na przykład jestem w sytuacji, że moje dzieci, których jedno miało 4, a drugie 6 lat, wyjechały z Polski, mówią po polsku tak jak ja. A żadne z moich wnuków, których mam 6, po polsku nie mówi. Co nie zmienia postaci rzeczy, że moja najstarsza wnuczka z wielkim wysiłkiem zdobyła paszport polski niedawno. Ja się bardzo dziwiłam, po co jej to. Okazało się, że paszport był jej konieczny wtedy, kiedy zaczęła rodzić dzieci. Bo dzieciom trzeba pokazać, skąd się rodzina wzięła. I ja mam w tej chwili 2 prawnuków. Jedno skończyło właśnie 4 lata przed 2 dniami, a drugie ma 1,5 roku. I dzięki tym dzieciom moja wnuczka, która po polsku naprawdę nie mówi, ale czuje, dostała paszport polski. A wczoraj na spotkaniu urządzanym przez konsulat zjawił się siostrzeniec mojej szwagierki, siostry mojego męża pierwszego, który jest 3. pokolenie urodzone w Australii i który właśnie w tej chwili ubiega się o polski paszport. I znowu ta sama historia. Odbiło mu wtedy, kiedy chciał, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięły. Czyli polskość w nas jest. Wydaje mi się, że to nie ulega wątpliwości. No tutaj na naszej, na tej dzisiejszej imprezie widzimy, że jednak tak, te dzieci to przyszłość, pięknie mówią po polsku. Więc język jest niesłychanie ważny. I ja wiem, że jakieś 50 lat temu była bardzo duża kontrowersja na ten temat, bo była jedna z takich bardzo aktywnych, działających młodych Polek, która po polsku prawie że nie mówiła. Ale pamiętam także, jak mojej córce ubrdało się, że ona by chciała zdawać polską maturę, to wszyscy uważali, że zwariowała. Takich rzeczy się nie robi. Tutaj jest Australia, tutaj matury zdaje się po angielsku. Zabrali się wtedy do tego redaktor Wiadomości Polskich, pan Dunin Karwicki i profesor z Uniwersytetu Narodowego Zubrzycki. Bardzo się koło tego napracowali i mam wrażenie, że pierwsza matura polska była jakieś 6 lat później, ale od tego się zaczęło. A teraz to już jest normalna. Wrócę jeszcze do imprezy w konsulacie. Podobna była
była w pięknym miejscu na Mosma. Tak, to jest dawny kościół, który jest w tej chwili częścią Art Gallery, więc mieliśmy prześliczny zespół dziecięco-młodzieżowy śpiewający pieśni kościelne i Maćka Pawele, który usiłował rozbić fortepian, ale mu się nie udało. Fortepian był zresztą bardzo wyjątkowy, bo to były dwa koncertowe fortepiany tyłem ze sobą złączone i wykonywali wariacje Paganiniego na dwa fortepiany, więc ta panienka, czy pani w każdym razie osoba płci żeńskiej, traktowała swój fortepian trochę łagodniej od Macieja. Ale w każdym razie to było bardzo interesujące wszystko razem. Także to naprawdę wspaniałe, że cały czas celebrujemy, tyle z nas przychodzi na te okoliczności, na te czci państwowe i to jest wielkie. Bardzo dużo się w kraju zmieniło. Ja jestem w tym kraju 53 lata i pamiętam, jak podpisywałam referendum, że aborygenom należy przyznać status ludzki i słowo daję, nie zdawałam sobie w 100% sprawy z tego, jakie to jest ważne. Mnie to dopiero uderzyło, jak Kevin przepraszał aborygenów za to, co ich spotkało do tej pory. No mam wrażenie, że teraz już będzie coraz lepiej, jeśli chodzi o tę sprawę. Jeśli chodzi natomiast o wielokulturowość, to kiedy zaczynaliśmy, w 1975 roku powstał pierwszy Ethnic Communities Council w Nowej Południowej Walii. Miałam ten zaszczyt, że byłam jedną z członków założycieli. Zaledwie 3 lata temu zakładaliśmy z kolei Sydney Alliance. Też miałam ten zaszczyt, że byłam jednym z członków założycieli. No było nas drobnostka, 2500 osób. W tym samym town hallu, tylko trochę inaczej to było zorganizowane. I muszę powiedzieć, że przeważające uczucie w czasie tego, jak zdawali sprawozdanie z tego, co zrobili przez te 3 lata od czasu, jak żeśmy się założyli, bo to assembly było jakieś 3 tygodnie temu, to ja tylko żałowałam, że nie jestem o 20 lat młodsza. Bo co tu dużo mówić, jak już człowiek bardzo zestarzeje, to nie jest w stanie robić tego wszystkiego, co by chciał. Ale jeszcze robi się to i owo. Oczywiście. Pani Halino, bardzo Pani dziękuję. Do zobaczenia na kolejnej imprezie polonijnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo mi jest miło, że Pani chciała w ogóle ze mną rozmawiać. A ja w dalszym ciągu działam jak mogę. W organizacjach polonijnych już nie działam, ale mnie zapraszają. W organizacjach australijskich to obawiam się, że teraz trzeba będzie trochę popracować, bo obecny rząd zabiera się do niektórych instytucji w sposób, który mnie na przykład niezupełnie odpowiada. W chwili obecnej noszę się z zamiarem przyłączenia się do, pani się zdziwi, do Get Up, bo musimy bronić ABC. To w takim razie wszystkich słuchaczy zachęcamy, żeby się przyłączyli do walki. Kiedyś wiele lat temu zakładałam Radio 2000 FM, które pani dzielnie prowadzi i mam nadzieję, że już rosną następne pokolenia, które będą to dalej prowadzić. I w tej chwili już tego rodzaju radiostacji w Australii jest cały szereg. Ja niektórych nie słucham, ale o nich wiem i serce rośnie. Pamiętam też, jak po przyjeździe interesowałam się tym, jak tu wygląda w ogóle radio i tak dalej. Znałam wtedy tylko 12 słów w języku angielskim i wtedy mi powiedzieli, język inny niż angielski, on the air in Australia, to jest niemożliwe, to jest nielegalne. Będziesz karana sądownie. No tośmy musieli stworzyć SBS, najpierw radio. Wielu ludzi uważało, że to jest kiełbasa wyborcza Malcolma Franzera i że jak już się dobrze osiedli, to to się skasuje. Malcolm Fraser o dziwo nie tylko nic skasował, ale dodał do radia telewizję. A miałam tę przyjemność, że po latach pracy w
Polskim Radiu Warszawa. Popracowałam trochę w języku rodzinnym w Radiu SBS. Jak zaczynałam, było zdaje się języków 13. No teraz jest 78 i ciągle się martwią, że nie ma dość miejsca, żeby jeszcze parę dołożyć. A ile jest języków w Radiu 2000 FM, to ja nawet nie wiem. Ale wiem, że też jest kilka. Jest ładnych kilka języków. Pani Halino, jeszcze raz Pani dziękuję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na naszej antenie. A ja dziękuję, że Pani o mnie pomyślała. I proszę dbać o 2000 FM, bo niektórzy uważają, że wolą tego słuchać niż SBS. Dbamy, Pani Halino. Hmm? Dbamy. I'm the daughter of a digger who sold the mother load. The girl became a woman on the long and dusty road. I'm a child of the depression. I saw the good times come. I'm a bushy, I'm a member. I am Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come, we'll share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I'm a teller of stories, I'm a singer of songs. I am Elvis Mamajira, and I paint the ghostly gums. I'm Clancy on his horse, I'm Ned Kelly on the run. I'm the one who was Matilda, I am Australia. I'm the hot wind from the desert, I'm the black soil on the plains, I'm the mountains and the valleys, I'm the drought and flooding rains. I am the rock, I am the sky, the rivers when they run, the spirit of this great land, I am Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come, we'll share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. We are one, but we are many. Listening to Radio 2 Triple OFM 98.5. Słuchacie Radia 2000 FM 98.5. Zespół muzyczny imienia Jana Pawła II w Sydney zaprasza na koncert z okazji kanonizacji świętego Jana Pawła II. Credo Franciszkańska 3. Koncert odbędzie się w Klubie Polskim w Ashfield, 73 Norton Street, 18 maja o godzinie 15. Udział wezmą Konrad Olszewski, Halina Gad, Dorota Banasiak, Agnieszka Rypel-Polkas, Paulina Paździor, siostra Monika Bury, Piotr Pokorski, Krzysztof Gad, Bogumiła Filip, zespół muzyczny Janis i George Spanos, zespół folklorystyczny Pieśni i Tańca Kujawy oraz zespół muzyczny imienia Jana Pawła II w Sydney. Koncert został wyreżyserowany przez Bogumiłę Filip, a również warto wspomnieć, że za dźwięk będzie odpowiedzialny nasz kolega radiowy Marian Polak.
W niedzielę, 25 maja, będzie odprawione nabożeństwo w kościele świętego Wincentego w Ashfield o godzinie 12 z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino w drodze do wolnej Polski. Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów prosi o liczny udział społeczności, młodzieży polonijnej oraz poczty sztandarowe. Po nabożeństwie zapraszamy do Klubu Polskiego w Ashfield na projekcję filmu historycznego tamtych wydarzeń. Zespół Syrenka zaprasza na bal góralski w sobotę 31 maja o godzinie 18 w Klubie Polskim w Ashfield. Bilety należy zamawiać u pani Heleny Żebrowskiej do 17 maja. Telefon 04 11 15 02 47. Powtarzam, 04 11 15 02 47. Klub w Ashfield przypomina, że w każdą niedzielę odbywają się obiady klubowe od godziny pierwszej. Profesor Seweryn Ozdowski, dyrektor of Equity Uniwersytetu w Sydney, prowadzi co miesiąc tak zwane Open Forum. Najbliższe forum o temacie kobiety w świecie muzułmańskim, Women in the Muslim World, odbędzie się 21 maja o godzinie 5.30. Prelegantką będzie profesor Karima Benwan z Uniwersytetu w Kalifornii. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję Eli Celejewskiej, która niestety z powodu grypy musiała zapowiadaną na dziś audycję przełożyć na następny tydzień. Elu, życzymy zdrowia. Słuchaliście Państwo audycji zrealizowanej wspólnie, nadanej w radiu 2FFM. Podaję jeszcze numer telefonu, na który można będzie dzwonić między godziną 13 a 13.15. 97 15 54 11, żeby podzielić się swoimi uwagami. Na koniec duet Jan Borysewicz i Paweł Kukiz śpiewają, bo tutaj jest jak jest po prostu. No, stwierdzenie pesymistyczne, bo zwykle tak właśnie jest. Chcemy co prawda zmieniać świat, ale czy starcza nam siły i zapału, odwagi? Czy raczej godzimy się z rzeczywistością, nawet jeśli jej nie akceptujemy? Życząc wszystkim słonecznego i szczęśliwego weekendu, żegnają się z Państwem Mariusz Szudziński i Ola Błaszkowska, która dzisiejszą audycję poprowadziła. Do usłyszenia za tydzień. Choć już widziałem.
póki na to czas, de mono. Milion spraw, chwili brak, szybkie, nie krótkie, tak, bo już myślisz, gdzie masz iść. Numer mam, dzwonię się, by się spotkać, lecz wiem, znów nie wyjdzie z tego nic. Czy to tak jest trudne, choć raz zmienić rzeczy bieg? Póki na to czas, pogadamy jak za dawnych lat. Póki na to czas, wypijemy za to, co da w świat. Póki na to czas, pogadamy tak jak ludzie są. Póki na to czas, i na to czas. Nie o tym, co masz, tylko po to, żeby mieć.